Szanowni Państwo, mamy przyjemność być z wizytacją w naszym wyjątkowym przedszkolu, przedszkole numer 12, przedszkole prowadzone przez panią dyrektor Beatę Składanowską we współpracy z współpracownikami. Cieszę się, że do tego grona dołączyła też pani Mirella Kanarska. Bardzo dobre przedszkole, przedszkole integracyjne, przedszkole na swój sposób wyjątkowe, przedszkole wspierające, pomagające rozpocząć proces dydaktyczny w późniejszym etapie życia. Przedszkole, które może być wzorem dla innych placówek i miło mi jest bardzo, że możemy kolejny raz powiedzieć, że pieniądze z miasta, pieniądze, które pochodzą bezpośrednio z budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, są bardzo rozsądnie i z korzyścią dla dzieci wydane w tym przedszkolu. Na przestrzeni ostatnich 4-5 lat zainwestowane zostało w to przedszkole ponad 613 tysięcy złotych. Państwo będziecie mieli okazję za chwilę się przekonać, jakie rzeczy tu zostały zrobione. Chcę podziękować na ręce tutaj pani za pracę, ponieważ obserwujemy tutaj wspólnie z naczelnikiem Janem Malinowskim taką tendencję, że coraz więcej dzieci ma problemy, że coraz więcej dzieci potrzebuje dodatkowego wsparcia, że tych orzeczeń wspierających proces dydaktyczny niestety z roku na rok przybywa. No i tu musi być odpowiedź ze strony naszych placówek na to zapotrzebowanie. Stąd jeszcze raz dziękuję. Ja pamiętam swoje pierwsze rozmowy z panią dyrektor Beatą Składanowską, kiedy mówiłem o tym, żeby jak gdyby bardzo mocno rozszerzyć działalność i też dostosować się do tempa prywatnych placówek. Dzisiaj mogę powiedzieć, że dzięki tutaj bardzo dobremu zespołowi pracowników, współpracowników w tym przedszkolu, to tempo jest lepsze niż w prywatnych placówkach, o czym się Państwo za chwilę będziecie mogli naocznie przekonać. Ja to z tego miejsca chcę podziękować za ten progres, za to, co zostało w tym okresie zrobione, wykonane i jak zbudowana została marka przedszkola. Z tego miejsca bardzo serdecznie panią dziękuję. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Ten progres był możliwy oczywiście dzięki funduszom, które otrzymaliśmy i wsparciu finansowemu właśnie od pana prezydenta z organu prowadzącego, ale ten progres jest również dzięki temu, że mamy świetną, wykwalifikowaną kadrę z dużym doświadczeniem. Ja zaczynałam pracę związaną z integracją 27 lat temu i przez ten cały czas budowaliśmy tą markę. I nie ukrywam, że te ostatnie lata, kiedy mamy możliwość korzystania z świetnych, nowoczesnych, funkcjonalnych pomocy, gdzie mamy możliwość rozwoju, gdzie mamy możliwość poszerzania zakresu oferty dla dzieci zarówno niepełnosprawnych, ale również dzieci zdrowych, w związku z czym cieszymy się bardzo, że wychodzimy naprzeciw, aczkolwiek wiemy, że pomoc tym dzieciom jeszcze mogłaby być większa i cały czas na to pracujemy. Nasze przedszkole w większej mierze, bo prawie w połowie, to dzieci ze spektrum autyzmu, ale mamy również dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, z niedosłuchem, niesłyszące, dzieci z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją. I również mamy dzieci, które nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, ale mają różnego rodzaju problemy, bo to tak też jest w społeczeństwie, że rodzice kierując się wyborem przedszkola, kierują się również tam taką myślą, że tam gdzie są specjaliści, to również dzieci, które mają drobne problemy czy deficyty, otrzymają taką pomoc. I temu zadaniu również staramy się wyjść naprzeciw i ogarniamy pomocą również dzieci, które mają problemy w parcjalnych deficytach rozwojowych. Dodatkowo poza dziećmi, które mają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nasza placówka organizuje również pomoc w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, gdzie dodatkowo dzieci mają takie opinie o wczesnym wspomaganiu i mogą korzystać z różnych form terapeutycznych, które tutaj nasza placówka oferuje.
Realizujemy program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci, które uczęszczają do naszej placówki. Są to formy oferowane dodatkowych po prostu terapii. Dzieci mogą korzystać ze wszystkiego, ze wszystkich tutaj, całego potencjału, jaki posiadamy. Zależy nam na tym, żeby też wspierać rodzinę, bo to cały ten proces dziecka, które potrzebuje tego wsparcia, to nie jest tylko sam problem jednego dziecka, tylko całej rodziny. Dlatego tutaj jesteśmy też taką placówką, która stara się też wspierać rodzinę, która no, ma problem w związku z tym, co się dzieje. Dlatego no, tutaj bazujemy na super sprzętach. No, dzięki uprzejmości tutaj i pana prezydenta, i funduszom, które gdzieś tam też są po prostu nakładane i pozyskiwane, no, możemy wzbogacać się i coraz to lepiej. I myślę, że nie stoimy w miejscu. Idziemy cały czas, pomimo doświadczenia, które tu myślę, że wszyscy posiadają, większe na pewno też tutaj niż ja, jeżeli chodzi o placówkę oświatową, ale nikt nie stoi w miejscu. Chcemy piąć się dalej, żeby udowodnić, że placówki oświatowe, publiczne placówki oświatowe naprawdę warte są tego, żeby posłać dziecko, bo wszystko robimy dla dobra tych dzieciaków i ich rodzin.